Dzień dobry, jednorożce. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam zbliżającą się do nas nową aktualizację, w której pojawią się zadanka oraz spoiler nowej rasy koni. Ale oczywiście jeszcze zanim przejdę do tego materiału, chciałabym podziękować moim trzem ostatnim jednorożcom, które zasubskrybowały mój kanał. A są to Nicole Fanpage Fausti, Vera Wintersky i Amanda Sharkstar. A jeżeli to Wy następnym razem chcielibyście pojawić się na tej pięknej, jednorożcowej liście, to zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Zapraszam Was również na mojego Instagramka, do którego link znajdziecie w opisie oraz łapeczka w górę pod tym filmem będzie również bardzo mile widziana. A teraz już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Myślę, że jeszcze na samym wstępie przyjrzymy się dokładnie aktualizacji ze strony Star Stable i dopiero jakoś tak mniej więcej pod koniec przejdziemy sobie do oglądania spoileru z naszym nowym koniem ardeńskim. Zimowy festiwal pozostawił chłód na Jorwiku i śnieg nie stopnieje przez kolejny miesiąc. Trzymaj się ciepło i rozpocznij rok 2024 od nowych przygód. Czyli możemy od razu powiedzieć, że ten wpis sugeruje nam mocno to, że jednak zimowa wioska ze zostanie usunięta w przyszłą aktualizację, natomiast śnieg zostanie usunięty dopiero pod koniec stycznia, więc jeśli ktoś lubi śnieżne zabawy zimowe na Jorwiku, to jeszcze ma czas do końca miesiąca. Natomiast jeśli chcecie coś jeszcze z zimowej wioski, to śpieszcie się, ponieważ w przyszłą środę już ona nas opuści. Koń ardeński, 10 stycznia. Ziemia się trzęsie, gdy masywny koń ardeński biegnie przez zaśnieżony Jorwik. 7 cudownych rodzajów umaszczenia i 2 wyjątkowe style grzywy oraz ogona. Twój pierwszy przyjaciel roku 2024 będzie czekać w Valedel. Nowe zestawy wyposażenia o niebiańskiej tematyce są idealne na te chłodne, jorwickie dni. I tutaj oczywiście jeszcze mamy jakiś taki przedsmak zadania fabularnego, które ma się pojawić jeszcze tego 10 stycznia. No i przechodzimy do 17 stycznia. Agenci Fripa, część druga, czyli prawdopodobnie albo kontynuacja tego przedsmaku, który nam się pojawił 10 stycznia, albo fabułę, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, na czym skończyliśmy fabułę. Kontynuujemy nasze niesamowite misje. Fripp usłyszał o podejrzanych, a być może także niecnych działaniach, które jeźdźcy dusze muszą sprawdzić. Mamy tylko nadzieję, że nie dojdzie do jakiejś katastrofy. Powiem Wam szczerze, że mam nadzieję, że jednak ta fabuła będzie troszeczkę dłuższa, z tego względu, że no wiadomo, jak zespół Star Stable dodaje nam fabułę, to jednak czekamy na jakiś taki rozwój wydarzeń, żeby jednak się w tym pobawić i wiecie, rozkręcić w tych zadaniach. Ostatnia część fabuły, którą zespół Star Stable nam dodał oczywiście przed nowym rokiem, z tego co pamiętam, była dosyć długa, więc oczywiście jest to jak najbardziej na plus, ale zdarzają się również takie, gdzie jednak trwają te zadania, nie wiem, po 5 minut, a wiadomo, że nie po to czekamy tyle czasu, żeby zrobić po 5 minut zadań fabuły, więc no mam nadzieję, że będzie naprawdę co robić. Ścieżka Terry, 24 stycznia. Śnieg nie przeszkadza dzikim zwierzętom w głuchych lasach, więc może też zajmiesz się roślinami trochę wcześniej. Porozmawiaj z Gają, naszą ogrodniczką i dowiedz się więcej o trzeciej ścieżce w głuchych lasach. Walc świetlików, 31 stycznia. Gromadź światło pędząc przez głuche lasy, poznawaj nowych przyjaciół, którzy będą potrzebowali pomocy w zbieraniu świetlików. To na pewno się opłaci zarówno tobie, jak i twojemu koniowi. No i kochani, myślę, że tutaj już możemy sobie przejść bezpośrednio do naszego konia ardeńskiego.
Muszę przyznać, że z jednej strony fajnie, że zespół Star Stable wypuszcza tak często nowe lub odnowione konie, ale z drugiej strony mam dosyć mieszane uczucia w związku z tą sprawą, ponieważ nie umiem się z tego powodu tak zupełnie cieszyć. Uważam owszem, że to na plus, jeśli mamy tak ogromny wybór w tych koniach i możemy sobie przebierać pomiędzy różnymi rasami, ale pomyślcie sobie, ile błędów zespół Star Stable by naprawił w tym czasie, gdyby na przykład nie pracował nad tymi nowymi końmi. Te konie są naprawdę przepiękne i bardzo mi się podobają, ale jednak mimo wszystko uważam, że czasem warto jednak postawić sobie priorytetowo pracę nad czymś w grze, która rzeczywiście tego czasu wymaga najwięcej. Możecie dać znać w komentarzu, jakie wy macie zdanie w tym temacie, a ja już dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia.